Gdy zobaczyłem w sklepie lody z napisem bez cukru, od razu zwróciły one moją uwagę. Jeszcze bardziej byłem zaciekawiony, gdy zobaczyłem, że ten wcale nie taki mały lód ma tylko 3 kalorie, więc praktycznie nic. Niestety, znalazłem tylko smak malinowo-miętowy, choć podobno jest jeszcze cytrynowy. Cena tego produktu złoty 50, więc myślę, że jest to ok, jak na wodnego loda. Smakowo muszę powiedzieć, że ten lód jest naprawdę ok. Warto wspomnieć, że raczej smaku maliny tu nie doświadczymy. To po prostu lód miętowy z delikatnym słodkim posmakiem. Dopowiem jednak, że nie jestem wielkim fanem smaku mięty, ale te lody naprawdę mi posmakowały. Są odświeżające i gaszą pragnienie. I co najciekawsze, praktycznie nie mają kalorii. Można wręcz nazwać te lody magicznymi. Są dobre i bez kalorii, a to prawdziwa magia. Ale rzeczywistość jest jednak nie do końca taka różowa. Cena fajna, smak ok, kalorii prawie nie ma, ale niestety skład może być problemem. Ilość dodatków E jest duża. E471, E410, E412, E330. A więc ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że te lody są dobre, tylko należy nie przesadzić z ich ilością. Ja kupiłem swoje lody w markecie Polo Market. Dajcie znać w komentarzu, czy znaleźliście te cytrynowe.